Halo, halo, cześć, dzień dobry moi drodzy, po wielkiej fabule The Last of Us. Oczywiście jeszcze dodatek Left Behind będzie, ale to w niedalekiej przyszłości. Po prostu na obecną chwilę chciałem sobie jakoś mniej więcej godzinkę pograć. Zaczynamy Need for Speed'a. Tak jak powiedziałem moi drodzy, też dla osób, które śledzą mój drugi kanał, podpowiem jak wygląda kolejność moi drodzy. Obecnie rozpoczynamy serię trybu fabularnego Need for Speed Heat. W trakcie przejdziemy sobie ten dodatek The Last of Us Left Behind. A gdy ukończymy Need for Speed Heat, to zagramy sobie w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Zatem, moi drodzy, kompletnie tego nie ruszałem, absolutnie, w żaden sposób, więc ja nie wiem nawet jak mam, co ja mam tutaj zrobić po prostu, nic z tych rzeczy. Nie wiem, czy coś się tutaj zaraz nie wyświetli, czy cokolwiek, więc ja wolę być tutaj ewentualnie przygotowany. Przełączę sobie ewentualnie, o, na moją twarz. W razie czego jakby trzeba było wyłączyć, czy coś, jakby się coś pojawiło. No to fantastycznie. Games nie spamuj, nie zrobię. Dobra. Poziom trudności przeciwników wymagany dla prób driftów, które chcesz rozegrać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz... Nie no, zagramy sobie na średnim. Nie ma co grać na łatwym, ale nie ma też coś grać na trudnym. Zawsze wybieramy sobie ten środkowy poziom trudności i to zawsze się dobrze spisuje, bo nie jest za trudno, nie jest za łatwo. Chyba, że będzie za łatwo, no to zobaczymy. Moi drodzy. Utwórz grupę, odlokuj w kampanii, graj w pojedynkę. No gramy w pojedynkę, bo tak to rozumiem, że to ma być tryb fabularny, więc gramy sobie w pojedynkę. Tutaj mamy już jakieś auto, troszeczkę za bardzo to moim zdaniem daje takimi plastikowymi potworkami, chociaż wiem, że taki jest teraz trend trochę. Ale ja akurat, i kiedyś pamiętam, że jak grałem w Need for Speed Most Wanted, na przykład, to strasznie lubiłem kuźwa zrobić takie, albo w Undergrounda, dwójkę. To robiłem takie fajerwerki z samochodów, że to wyglądało jak jeżdżąca dyskoteka. Ale obecnie ten postawił coś na bardziej w stylu Vina Diesla, czyli taki potężny amerykański muscle car z duszą, z potężnym silnikiem. Tak więc moi drodzy, nie mam pojęcia, czy... Jezu, to się nadal wczytuje? O, ale patrzcie, pięknie wróciłem, fantastycznie. Ja zapraszam w ogóle wszystkich do zostawienia łapki w górę, a my teraz zobaczmy, o co tu chodzi. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei. Wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o audio? Samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości. Czyli co, jest taki podział na legalne wyścigi i na nielegalne. Czyli z jednej strony mamy Need for Speed Pro Street, który ponoć był bardzo dobry, albo Shift, a z drugiej strony jest Underground i Most Wanted. No ciekawa sprawa. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Nie ma miejsca. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary, dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Szybko i wściekle, gościu. Uwierzcie, chyba to chciałeś powiedzieć, ale licencji nie ma. Żadnej ucieczki. Nie ma żadnej ucieczki. Żaden nie ucieknie. No dobra. Czyli mamy, moi drodzy, Palm City. O, halo! Odezwij się, drogę. 5 nocy temu, co tu się dzieje? Dobra, nie zdejmuj nogi z gazu. O, czekajcie, ja już jadę. R2 gaz. Niezłe tempo w tym wyścigu. Jak to auto się prowadzi, muszę sobie najpierw ogarnąć. Tutaj stawką intriga. Dzienne legalne, nocne nielegalne, z tego co się orientuję, jak to dokładnie. Czy nitro jest pod L1 jak zawsze? Nie wiem, gdzie jest nitro. L2 mamy hamulec. Pewnie pod kwadratem jest ręczny. R1 coś robi? Nie. Ile my tu ciśniemy? 240 na godzinę. To nie tak szybko. Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się. Szósty bieg. Siódmy bieg. Hej, mamy towarzystwo po prawej. O, coś się nawet da podriftować, moi drodzy, ewentualnie. Mamy towarzystwo. O, la policja. Szlak, chyba znam tego glinę. Nitro pod X-em? Od kiedy to tak tu działa? Chociaż czekajcie, jak nitro było pod L1, to jeszcze były te czasy, gdzie to gaz był pod... O Jezus Mario, ale te auta się trochę dziwnie prowadzi. A, halo! Policja, proszę mnie... Jezus Maria, drzewo staranowane. Dobra, policja, proszę mnie zostawić. Show. On nie odpuści, Jana. Show to był w tych. Też nie. W szybkich i wściekłych. Mów za siebie, ja odpadam. To jest Richie. Dobra. Richie gdzieś... W ogóle, czy tu się da odpalić napisy?
Postępy społecznościowe, garaż. Gra. O, ustawienia. Zobaczymy, czy da się włączyć na dźwięk. Dźwięk binauralny. Pokaż suwaki, bilans muzyki. Gra. Napisy. O, są napisy. Dobra, cyk. Czy zapisać zmiany? No tak, jak najbardziej. Dobra, zapisujemy te zmiany. Halo, show, do widzenia. Ej, nie mogę go staranować, jak zawsze można było w Need for Speedach tak od tyłu. O nie! Czy nie jest za głośno, moi drodzy? Jeżeli jest, to dajcie znać. Bo mam wrażenie, że może troszkę być. Nie myślę, że mi uciekniesz! Halo, faktycznie jest chyba nieco szybki. Uwaga, odcięliśmy północny wyjazd. Dobra, jakoś się go tam udało nam troszeczkę zgubić. Jest za głośno. Dobra, czekajcie. Graj. Ustawienia. I dajmy sobie minimalnie ciszej. Zakres dynamiki dźwięku, kino domowe, głośniki telewizyjne. No, głośniki. Ogólna głośność. O, zmniejszmy sobie ogólną głośność. Po prostu tyle i będzie git. Zapisz zmiany. O, i teraz jest lepiej? Ach, halo, hamulec ręczny, ja się tu zagapiłem. Teraz lepiej. No to fantastycznie, to mnie cieszy. Dobra, ej, skubaniec naprawdę nam siedzi na ogonie i to okropnie. I nie da się go tak łatwo... Co jest? O, a tamtego się chyba będzie dało starenować z tego, co widzę. Tu śmigłowiec śledzę Polstara, jedziemy mostem. Czekajcie, w ogóle z tego, co widzę, to ja zesłaniam tak jakby procent wyścigu, więc muszę dać teraz kamerkę niżej. To już od razu zanotowałem teraz, że tu kamerka musi polecieć niżej. Czy teraz będzie git? Tak, teraz jest git. 87, 86. No, w drifcie się ciekawy. W drift się dosyć łatwo wchodzi. O, i go troszeczkę zmieniliśmy z tyłu, zostawiliśmy go. Dobra, 93%. Żeby użyć nitro, musimy poczekać, żeby... Adrian List i jej Access. Ukończono. No dobra, moi drodzy. Udało się. Udało się. Fantastycznie. Co tu dalej nas czeka? I chyba zepchnął. Co jest? O nie! Halo! Czy my umarliśmy? Tak się zaczyna gierka? Tak! Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą srebryką? Kto o zdrowych zmysłach używa sformułowania superbryka i wóz? Niezły wóz, bracie. O, super bryka. Kurwa, super bryka. To ja mówię w podstawówce. Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! Stój! O, chcę nas zabić! Słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? Czekaj. Zły glina chce nas zabić. Tak, pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. O, ekipa! Ekipa Freeza, ekipa Fantazy, Team X. O nie, wyłączył kamery. Bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość, wyślij posłańca. Co to za Need for Speed? Need for Speed Heat, ten najnowszy. Ty, wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Dlaczego nie do auta? Halo? Czy nie wystarczy powiedzieć auta? Czekasz to kumplo. Czy grałem w Payback? Nie, nie grałem. Kompletnie z tych nowszych Need for Speedów nie grałem nic. Chyba ostatni jaki grałem to był Most Wanted, ten nowy. I to nie przeszedłem go kompletnie. Okej, okay, czyli chcieli nas zabić, zniszczyli nam auto. No nieźle. A to kto? O, to jesteśmy my, w masce jakiejś. Ciekawe, czy jesteśmy niemą postacią, czy coś mówimy. Gdzie nasz samochód?
Pieprze to, Anna. Odpadam. Wracam do Ventury i zabieram Liciego. Ale mamy dziwny głos. Ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Ventury? Tak. Radź sobie. Już nie są ekipą. Rozpad. Marcin Dubiel odchodzi. Czyli co, rozumiem, że wyjeżdżamy do Kenii, tak? Need for Speed Heat, Palm City, dzisiaj. No. Czy grałem już w Star Wars Upadły Zakon? Nie, jeszcze nie. Ale pogramy, jak przejdziemy sobie Need for Speeda. Znając, o, uwaga, w tym momencie się odpala tryb, jak wyłączyć monetyzację na 90% filmów z tej gierki. Muzyczka, standard. Grałem w The Run i całe... Nie, to ja nie grałem ani w The Run, ani w Payback, ani w jakiekolwiek tam jakieś... O, czyżbyś to były autka, które mamy do wybrania? O, hej, zaraz... Siemaneczko Lukas, to tam. Siema, tu Lukasek, gdzie się pokażę wam remix. Tak, musisz wymienić świecę. No, wszystko stary. O, jakieś pucharki, jakieś tłoki są. Złoty tłok był chyba w autach, w chłodnicy górskiej. Złomek, tam ten, Hudson Hornet i tak dalej. O, mamy jakąś betkę. I to M3 chyba była. Walka jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami. Słuchaniu waszych trosk, a także waszych historii. Dzięki. Mercer, czuję się od razu lepiej. Lepsze społeczeństwo. Czuję się bezpieczniej. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla... Wybacz, jest za wcześnie na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego... Ale jak szukasz fury, to jest człowiek, który jako jedyny potrafi mówić zdaniami złożonymi z zamkniętymi ustami. Cały czas jedną minę ma. Siemanko, z tej strony Nexon, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli szukacie fury, tutaj znajdziecie coś dla siebie. Zobaczcie, jakie mam auta dostępne. Siemaneczko. O! Możemy sobie wybrać postać! Możemy sobie wybrać ziomala, jak będziemy wyglądać. Ale kozak, ja wiem, jak będę wyglądać. Ja wiem, jak ja będę wyglądać. Ja chcę... Nie mam pojęcia, jak ja będę wyglądać. Weźmy sobie tego oto koleżkę. On ma znaczek na koszulce. Czy chcesz wybrać tę postać? Nie, jednak nie. Zmieniam zdanie. Ja bierzemy sobie tutaj wschodniego brata z... ten, z Korei. To jest Kim Jong Junior. Zapraszamy. Wybrany, jak najbardziej. Nie wiem, czy możemy ją edytować później. Ciuchy możesz zmienić. Aha, no to gitara. Nie jesteś stąd, co? No, a nie widać? Jestem Lukas. Czym mogę pomóc? Słyszałem, że masz tu niezłe bryki. O, gracz! No, niezłe. O, ale tu akurat nasz audio jest lepsze. Chciałbym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały, te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś? To nie jest top. Dobra, uwaga, moi drodzy, mamy pierwsze Ford Mustang, tak, ja nawet nie chcę nic więcej oglądać. Ford, ja wiem, moi drodzy, że to jest to. To jest samochód, który jest moim spełnieniem marzeń. No dobra, może nie 65, ale 69 rok. Ford Mustang w wersji GT, to jest po prostu... mokry sen, jeżeli chodzi o samochody. To jest, absolutnie nie ma żadnego innego wyboru. Ale z ciekawości, chyba tutaj mamy BMW M3 tego... Tak jest, moi drodzy. M3 z 88 roku, też naprawdę piękny klasyk. Toyota, a nie, myślałem, że to jest Nissan Type X i oprócz tego mamy jeszcze Camaro. Ciekawa opcja. Camaro albo Ford Mustang? Nie, moi drodzy, to będzie... Prędkość największą ma betka, przyspieszenie raczej powinna mieć... O przyspieszeniu ma Nissan. Ej, co jest? Ten Chevrolet Camaro jest zdecydowanie najlepszy ze wszystkich aut. Ale znając życie, ja jego nie mogę wybrać. Ale także jak go nie chcę? Ja chcę Mustanga. Trudno, nie jest najmocniejszy, ale ja chcę Mustanga. Amerykański klasyk. Wystarczy ci mocy? A tu? O nie. Camaro tatuś jest nietykalny. No właśnie, tak myślałem, że to jest auto zrobione. No raczej, że tak. Ford Mustang, czy chcesz wybrać ten samochód? Jak najbardziej, moi drodzy, niebieski, ale piękny, Bożu. Bożu, jaki on jest idealny. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z Showdown. Spróbuję załatwić ci start.
Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Może być. Camaro tatusia jest nietykalny. No raczej, że tak. Spokojnie, zrobimy tego Mustanga tak, że będzie... Ma, picobello. Tego trzeba będzie pewnie troszeczkę poodblokowywać i tak dalej, i tak dalej. Dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. No! W centrum to długie, łagodne wiraże. A ten w Eden Shores to same ostre zakręty. Najpierw weźmy sobie jakiś... na mapie trasy do niego. To jest jaki? To jest Tornado, a czy to jest ten w Eden Shores? Nie, nie mam pojęcia, gdzie jest Eden Shores. Oddalmy sobie... O, tu mamy! Mamy nazwę dzielnic. Palm City... Ej, duża jest ta mapa. Eden Shores. A nie, no jest tutaj Eden Shores. I co, że to są ciasne zakręty? No skądże znowu? Dobra, bierzmy sobie najpierw ten. Tornado, tor wyścigowy, trasa. Zamknij mapę główną. No i moi drodzy, lecimy. Lecimy. Twój kodeks został zaktualizowany. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do zakładki postęp w menu głównym. W ogóle dlaczego przełączyłem na to, na ten layout? Nie wiem, przepraszam. Lecimy dalej. Szanowni Państwo. O, lecimy we dwójkę. A to akurat jest spoko, że widać nasze postacie w autach. To jest fajne. Ale on pracuje, czy wy to słyszycie? Posłuchajcie, jak on pierdzi. Te wszystkie trofea. Cicho bądź. To twoje? Nie. Mojego staruszka. Roberto Rivera. Zamknij się. To chcę posłuchać auto. Rocznik 67. A potem został mistrzem. Zostawił. Posłuchajcie to. Chyba był dobry. Wszyscy tak. Showdown to tutaj duże wydarzenie. Halo, nie? Może... Nie narzekaj. Dla interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie... Jezus Maria, zrywa asfalt pod sobą normalnie, nie? Tak jak każdemu w tym mieście. Ej, ale ten się fajniej prowa... Ale zapiernicza. Ale cudo. O nie, co ja... Halo, bo ja za bardzo tu oglądam auto i już tutaj są jakieś... Nie! O, dobra, zapanowałem nad sytuacją. Jakie to są ustawienia graficzne? Nie mam pojęcia, to są ustawienia graficzne PlayStation 4 Pro. Ale cudo. Cudo, nie? Ej, ale strasznie wchodzi w poślizg. A to jest akurat ciekawe, mówi się, że ponoć, że tak zgryźliwie mówi się, że amerykańskie samochody, czyli takie muscle cary właśnie, że nie potrafią driftować ani skręcać. A tutaj bardzo, bardzo łatwo wchodzi w poślizg. Ale to chyba jest charakterystyka całej gry w ogóle. Okej, on za to nie potrafi hamować. To był hamulec ręczny. Nie wiem, czy widziałem kiedyś dłuższą drogę hamowania. Halo! Trójkąt! Jak się wysiada z auta? Typ mi zarysował samochód. No czemu nie? No bo Mustang ma na pewno... To też jest prawda, tylko ogółem, wiesz, mówi się, że niby nie potrafią skręcać i tak dalej. Ej, no nie, halo, zarysowali mi auto. Dlaczego ja nie mogę zabić tego gościa? Nie da się, no wiem, że się nie... Ale ja bym zabił typa. O, nasz pierwszy wyścig! Hej Dex, bądź to miły do mojego... Testuję nowy wózek. Jeśli to jeden z twoich, to już jest wrakiem. Dołączysz do nas? Nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług. O ja pitole, to już jedziemy. Ja myślałem, że tu coś będzie więcej z jakiejś tej cutscenki. Jezus Maria, on naprawdę, on rusza w miejscu, nie? Dobra, Dex jest piąty. Powodzenia w wyścigu. Tu mamy po prostu kółeczka. Dobra, to lecimy po zewnętrznej. I cyk, ale wlatujemy. O fuck, tutaj może być... Ała, trop. O nie, zarysowałem trochę za bardzo. Ale początek był niezły, nie? Tylko początek. I pada, pa, teraz. Ale wleciał, kurwa. O nie, halo! Wracaj na trasę. Hudson Hornet, na tych zakrętach to w szczególności. Dobranoc, nie ma takiego... Dobra, moi drodzy, teraz... Trzeba to kontrolować jeszcze. Nie, halo, za bardzo... Patera. Dobra, Nikita. Które to jest w ogóle okrążenie? Mamy trzy okrążenia, więc to jest taki szybciutki. Dobra, spróbujemy sobie, moi drodzy, z L2 to zrobić. Ej, nie no, halo, przecież to jest w ogóle niepoważne.
na L2, czyli na hamulec taki jakby normalny, on w ogóle nie reaguje, a na ręczny to go obraca o 180 stopni. Dobra, ostatnie okrążenie, moi drodzy, teraz musimy to nadrobić. Dobra, ale dobrze! Tylko teraz, żeby tego nie zepsuć. Dobra, chyba żyjemy. Nie, nie, Dex, ty dziadu. Całkiem nieźle. Myślę, że co jest? Ej, jak to był skrypt? To był skrypt. Na 100% to był skrypt, że on to musi wygrać. To był skrypt, że ten ziomek musi wygrać. Na 100%. Nie wierzę po prostu w to, żeby on tak nadrobił. O 26 setnych sekundy. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Wóz. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw Nitro. No dobra. Skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. No dobra, to już nic sensownie. A pierwszy krok to zakup tego zestawu Nitro. Będę o tym pamiętał. Dobra, czyli lecimy, moi drodzy, po Niterko. To serwis masz w cenie. Nieważne, jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać Palm City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że było... Chyba jedziemy pod prąd. Chyba na pewno. Jeśli wyjdziesz do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. To jest Need for Speed Heat, dokładnie tak. Jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? A co się robi na stacji benzynowej? Na stacji benzynowej pamiętam, że w Bernatach na przykład się odnawiało auto jakby. A tu? A nie wiem, chyba nic. No dobra, moi drodzy. Sklep z częściami. Jezus Maria, dobra, powiem tak, skręcanie to nie jest najmocniejsza część tego samochodu, ale wszystko jest do zrobienia. Ktoś wie, co to za model Audi na miniaturce? Nie mam bladego pojęcia, Kenneth, absolutnie. To bardziej przypomina Forza Horizon, niż Infor... No musieli zrobić coś, Forza Horizon robi największy hałas, jeżeli chodzi o ścigałki obecnie, więc musieli coś zrobić w tym kierunku. O, ta typiara, która tamtego Joe'a powiedziała, że jesteśmy ekipą! Na zimnym mu daj. Dalej, otwórzcie! Otwierać policja. Ktoś tam jest. Mają to gdzieś. Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? W sumie tak. To mój brat. O. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? No pewnie. Daj telefon. O, już zgarnął, cyk, numer o tako, pyk. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Okej, okay, Alex, dzięki piękne. Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. No dobra. Ma troszeczkę takiego, ten, 350Z, jak była w Undergroundzie 2, ten zielony tak na początek. Ukończono jazda próbna. Spotkaj się na stacji benzynowej, pokażę ci, jak wyglądają wyścigi. A tu cele kampanii, szybki tuning, wiadomości. A, i ściągnęłam ci apkę na komórkę. O! Dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, uwierz mi. Będę tam. Ale bajera. Dobra, to jest fajne, intuicyjne. Hej, tu Dex. Lukas dał mi twój numer. O, cześć. Między kolejnymi wyścigami showdown organizuje trasy treningowe. Możesz do siebie... Dobra, patrzenie na czat w trakcie, gdy prowadzę, nie jest ten. Audi e-tron GT. O Jezu, e-tronik. Widziałem ten, w Avengersach najnowszych był e-tronik. Stark nim jeździł. O, ale piękna bestia. Matko jedyna.
otwórz mapę. No dobra, no to teraz lecimy do Anny, tak? Tak jest, do Anny lecimy się pościgać. Mam wrażenie, że ta seria będzie jak nic, po prostu będzie tak dewastowana przez prawa autorskie ze względu na muzykę, że to jest masakra. No ale cóż, no muzyka jest nieodłącznym elementem, chociaż soundtrack z Need for Speed'a, Undergrounda i Most Wanted'a, Jezus, Most Wanted'a, te rockowe klimaty, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie pasują tak jakby do takich klimatów, bardziej takie rap i tak dalej, taki uliczny, typowy hip-hop w tamtym momencie, a oni wlecieli z twardym rock'n'rollem, nawet z jakimiś kawałkami metalowymi, Bullet for My Valentine w ogóle w tym, no to jest hit, ale to się tak dobrze trzymało kupy, piękna sprawa. Ten pasek nad kluczami to stan auta. A, czyli okej. Jezu, halo! Daj radę, naprawdę. Dzięki, że mi go załatwiłeś. No i serwis masz w pakiecie. Jakbyś miał problemy z silnikiem, słyszał jakieś dziwne odgłosy, ja się tym zajmę. Dzięki. No dobra. Zaczynamy. O Jezu, co się stało? Przeszliśmy na jak Stranger Things, przeszliśmy na drugą stronę. Fejbaka nie grałem. Ej, no jest noc. Zleciało. Długo czekasz? Nie, do kij w środku. Ej, bez kitu, przeszliśmy na drugą stronę, jest nagle noc. Wyścig, nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle innych. Halo, ja nie miałem sobie kupić nitro? Skręć tu w lewo. No dobra. Rozumiem, że ten wyścig to szansa, żeby wyrobić sobie nazwisko. No raczej, gościu. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścigi? W takim razie ludzie muszą dowiedzieć się, kim jesteś, a nocne wyścigi są najlepszym sposobem na dokonanie tego. Stan auta może ci zniszczyć policja podczas pościgów. Okej. Okay. Pod maską. Ten koleś już dawno spękał. O, właśnie, jest policja. Polski Ricardo za kółkiem, to może być ciekawe. A jak? Gdzie ta typiara pojechała? Tam, o, dokładnie. No to za nią. Ale Jezus Maria, to on ma... Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Kenny. Ale tu jestem. I zaraz pokażę tym nubom, co potrafił Speedboy. Speedboy mi się kojarzy, tylko oglądałem jakąś recenzję jakiegoś Need for Speeda, gdzie jakaś ekipa się nazywała jesteśmy zablokowanym drążkiem, czy coś takiego. On mówi do mnie? Do ciebie. Ja tu jestem numero uno. Czy on powiedział numero uno? Pokonaj go, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Czyli zasadniczo auto się może zdewastować w momencie, w którym coś jeszcze muszę wiedzieć? Ukończ wyścig. Ściga nas policja. Tak jak rozjeżdżamy to wszystko, to jakoś nie bardzo. No dobra. O, tu jest jakiś zlocik. Zablokowany drążek był w paybacku. O właśnie. Jesteśmy z zablokowanym drążkiem. Spróbujcie sfilmować podczas jazdy. O, dzięki. Będziemy mieli vloga. Padaj, Kenny. Cel pierwsze miejsce. O nie. Musimy to wygrać. Jesteśmy zgubieni. Jezus Maria, my jedziemy w miejscu, nie? A! Boże, ja myślałem, że mam pojechać w lewo. Nie, Boże, w starszych Need for Speedach było prościej, jak po prostu była wyznaczona ścieżka, od której się wręcz odbijałeś. Jakoś to mi się bardziej podobało. Dobrze, patrzcie. Lecimy, Need for Speed czy Forza? To jest Need for Speed, ale tak jak mówiłem, jest turbo wzorowany chyba na Forza. Zresztą nie ma co się dziwić. Dzięki, właśnie próbowałem to zrobić. Wiesz co, nie działa. Spróbujemy teraz. No nie jest to najpiękniejszy drift na świecie. Nieźle sobie radzisz, świeżaku. Przestań na mnie mówić świeżak, a co jest, Biedronki, kuźba? O nie, typiara. Halo, ucieka nam. Ale dobrze zajechaliśmy jej cały... Ło, trochę poskakane. Ej, dobra, fajnie, jest dobry, jest uczucie prędkości, da się pojechać. Spoko. Nie, auto, Boże, Jezus Maria. I tak to jest, już chciał wymusić pierwszeństwo. Kij, że jadę 200 km na godzinę w zabudowanym, ale to jego wina, nie?
Dobra, panowie, spokojnie. Panowie i panie, wyczuliśmy... O! To była tak zwana klątwa. Chciałem coś powiedzieć, że świetna sprawa. Mam ogółem zajęcia z takim jednym komentatorem z Kanal Plus na studiach i mówię, że to jest tak zwana klątwa komentatorska. Jak komentator powie, że dany zawodnik sobie świetnie radzi, to on w momencie, w którym on to powie, on musi coś odwalić. Pierwsza wygrana. Przywarciło ci się. Mam zarąbiste ujęcia z wyścigu. Muszę je zaraz wrzucić. Hej, hopczaj do. Nie no, spoko, no robimy... Co ci się podoba? Wszystko. Jesteśmy nielegalni, spoko, i publikujemy wszystko, co robimy. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Spimper, no nie mogę mówić. Od ligi. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli się tam dostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi, części. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. Coś tam miał pokazać zondę w ogóle. Ja studiuję dziennikarstwo sportowe. O, będzie pościg jeszcze z policją. No jasne, muszą mi pokazać wszystkie mechaniki, nie? Otwórz mapę. Zakończ noc lub jeździ dalej. Wyznacz trasę do zawodów i ścigaj się lub trasę do kryjówki, jeżeli chcesz zakończyć. A mamy tu jeszcze jakieś wyścigi? Nowość. A to ten chyba zrobiliśmy, tak? Ty. Czy go nie zrobiliśmy? Jeździliśmy ten wyścig, czy nie? Bo teraz już nie wiem, teraz zwątpiłem. Peter Buckley... Tesla 85. A czekajcie, ten zrobiliśmy... Tego nie zrobiliśmy, bo ten nie ma tego haczyka. Dobra, czyli zrobimy sobie ten. Tak, dobra, sorry. Nie ma tego haczyka, więc gituba. Dobra, pojedźmy sobie do niego. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać ale... jak chcesz. Twój wybór. Tylko pamiętaj, jeśli wpakujesz się w kłopoty, to daj się złapać. To nie pomaga w wyrabianiu nazwiska. Podoba mi się to. Dobra, moi drodzy. Tam gdzieś jest policja, po prawej stronie. Ale badać teraz. Bing. Ale wleciał driftcior. No dobra, to nie był najlepszy drift. O, tu jest policja. Halo, czy za nami jedzie policja? Chyba tak. Dobra, zaraz ich zgubimy, nalajcie. Albo i nie? O fuck. To chyba nie tak miało działać. Dobra, zatrzymanie się coś tam zaczęło nabijać. Czy ja mogę ich jakoś taranować teraz? To wydaje mi się, że to jest ich... Tak, to jest ich pasek życia, dobra, git. Tylko tak jak mówiliście, teraz mi się zaczyna już marnować pasek zdrowia auta, że tak to określę. O, pozostało napraw, co? Czyli ja mam tak jakby limitowane naprawy na stacjach? O, udało się nam uciec. Do robotki, znajdźcie mi to auto. Chyba im się urwałeś. Jak będziesz mieć czas, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Halo, policja. Tylko nie skręcajcie tu. Kuźwa, skręcają tu. Nie, tylko nie to. Hej, właśnie słyszałam na skanerze, że trwa pościg. To nie... Ja, pogadamy później. Okej, pojedziemy sobie przez park. O! Oni nie jadą przez park. Dobra, trzeba poczekać, aż oni się stamtąd oddalą, bo... Jak tam? Nie każ mi za długo czekać. Kuźwa! Ale ten pod górę to jedzie po prostu tak, że wzrósł poziom obławy. Nie no, fantastycznie. Złapaliście już cel. Dobra, moi drodzy, zbijemy sobie tu. I spróbujemy chyba uciec jednak. Nie widzę dobrze ściganego pojazdu. O, chociaż czekajcie. Sprawdźcie wszędzie. Chyba im się urwałeś. Jak będziesz mieć czas, wiesz, gdzie mnie znaleźć.
Cyk, dobra, udało się nam w końcu dobić. Udało się nam w końcu dobić, więc bardzo ładnie, moi drodzy. W ogóle już poleciało 35 minut. Ekspresowo. Ale powiem wam szczerze, że dobrze się bawię. Fajne to. Kebab jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, po pierwsze miejsce. Pierwsza noc już ciśniesz? Podoba mi się twój ster, świeżaku. A co mam czekać? Nikita. Nikita to takie banany były, gościu, wiesz? Czat, zostawiamy lajki. A ile jest w ogóle łapek właśnie, Spimper? Powiedz mi. Jest 1000? Billboard w pobliżu. Ej, ten ziomek pierwszy zapiernicza trochę. Chociaż być może ma po prostu mocniejsze przyspieszenie, a na prędkości maksymalnej go zgubimy. Dobra, było blisko. Panie, tu by trzeba maluchem jeździć, a nie jakimś Mustangiem. Ej, była kiedyś taka gierka, Maluch Racer, nie? Chciałem zrobić jakiś skrót. Nie udało się. No, nie udało się zdecydowanie. Spadliśmy na drugie miejsce. Ale dobra, to dopiero połowa wyścigu, moi drodzy. Zaraz się tu ogarnie wszystko. O! Dobra. Billboard pobli... O, dobra, chyba w końcu pierwszy jakiś taki ostry zakręt, który mi wszedł. I to dobrze mi wszedł. Kurde, pościg w trakcie wyścigu. Nieźle, nieźle, nie powiem. Siedzą na ogonie. Dobra, no jest klimacik, no co by nie mówić, moi drodzy. Ale dobra, 500 metrów pozostało, my jesteśmy już na ostatniej prostej. O, jeszcze zdążyliśmy im uciec. No to... Dobra, pomijmy fakt tej ciężarówki. Dobra, najwyższa pora zniknąć z ulic. Pamiętasz te adresy, które ci przysłałam? Znajdź jeden z nich. Z przyjemnością. To czekajcie, cyk, mapa. I postępy w dzielnicy. Dokąd ja mam iść? Wyznasz trasę do zawodów i do kryjówki. A gdzie jest kryjówka? Gdzie jest kryjówka? Gdzie jest kryjówka? Czy to jest kryjówka? To jest chyba kryjówka. Tak mi się wydaje, że ma chyba tutaj lecieć. Chociaż czekajcie, tu też jest jakaś? Jest kryjówka. A mam jakąś konkretną, do której mam jechać? Chyba nie. No dobra, no to pojedźmy po prostu do garażu. Pojedźmy sobie po prostu do garażu i tyle. Jezu, nie da się na nim zapanować kompletnie, nie? Goniecie własny ogon. Koniec pościgu. Dobra, czekajcie, czy to auto jedzie gdzie? Dobra, okrążyło nas na całe... Halo! Jezu, nad tym się nie da zapanować. W miejscu to on po prostu jest tak... O nie, o... Kuźwa, no wiedziałem. Kurde, no myślałem, że jak powoli jadę, to mnie zostawi. A co to w ogóle są te takie jakby... Wyglądają jak klejmory trochę. Dobra, moi drodzy, spróbujemy ich wziąć po prostu na tak zwaną taktykę spierdzielando. Spimper, tak, tak, jak najbardziej. Zrobię to, żeby było wszystko przed streamem ogarnięte. No, a na Boże, już, sekunda, kobieto, co ty taka niecierpliwa jesteś? Czy tu jest jakaś rampa? O, billboardy jak w tym! Jak w Burnaucie. Jak ja mam tu wjechać? Jezus Maria, to auto dosłownie jedzie w miejscu, nie? Dobra. Koniec nocy. Ale mamy porysowane auto, a nie długą drogę. Czyli Need for Speed Heat będzie na głównym kanale? Na głównym kanale będzie na streamach. Na drugim kanale będzie jako seria, więc Mati, jeżeli będziesz chciał oglądać całą fabułę, zapraszam na mój drugi kanał Nexium Live. No i oczywiście na stream. Ale jeżeli nie zdążysz, tajby na to, nie? Obejrzeć całości. Dobra, moi drodzy, mamy trzeci level. Aktualna reputacja, 3,5 kafla.
Obława, reputacja. Zdobywa reputację szybciej, podnosząc poziom obławy. Ścigaj się w nocy, bierz udział w wydawiskowych pościgach z policją i odrozbija radiowozy, bo odniesie reputację, odblokowuje części i poprawiające wydajność i nowe zawody. Okej. Okay. Spoko. Następnego ranka. Co my tu mamy za informacje? Wrzuciłam to przed chwilą, a mamy setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto padł. No to identyczny motyw jak w Wolcie. W Wolcie też był motyw, że typia jedna nasza ziomala robiła za vlogerkę. Ma mieć finisz na komisariacie? To idealny z niej przewodnik. Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę, to pora odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira Laka jest tak kalienta. O gliniarzach wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmaty. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. Serio? Znajdź wolną sofę, jest twoja. No tak. Każdą rzeczą, jaką robi osoba, która przyjeżdża do nowego miasta, jest zamiast wynajęcia mieszkania, kupno auta za całe pieniądze, jakie tylko się ma. O, przepraszam. Zawsze, ja też tak zrobiłem, jak tylko przyjechałem do Wrocławia, nie? I spałem na kanapie. W garażu. Dodają cię do ekipy startowej. Możesz pozostać w tej ekipie startowej, dołączyć do istniejącej ekipy lub założyć własną. No dobra, spoko.
Ej, super! Podoba mi się to. To teraz jeszcze wejdźmy sobie. Tu mamy wyzwania wyścigowe, moje auto. Pers Studio, personalizacja. Nadwozie, lakiery i efekty. Kolor nitro, ale super. Dym z opon. Ale się jaram, ale będzie robione, ale będzie kupowane. Tylko musimy oczywiście więcej pieniążków. Edytuj winyl. Kolor lakieru. Ojojciu, ojejciu. O, Santa Madonna. Detale. O nie, o tak. Ej, no czuję się normalnie jak w tym. Tutaj i dodaj winyl. I co możemy na tym winylu dodać? Ale kozak. I ten winyl co zrobi? I czekajcie, skaluj go. Jak ciul, że możemy zrobić taki motyw. To my to sobie możemy rozciągnąć na całe. Ale kozak. Jeszcze raz, dodajmy warstwę i wybierzmy sobie zatem coś tutaj. Ale kozak. Flagę Polski. Tekst. A tekst mogę napisać? Mogę. Personalizacja treści winylu. A czcionkę, czy cokolwiek mogę tutaj zmienić? Ej, wow. Ja jestem... Społeczność i malowanie polecam. Społeczność. O, dokładnie o czymś takim myślałem, szanowni państwo. Ej, ale co ludzie tutaj mają wenę? Co ludzie mają wenę? To ja nawet... Wow. Wow. Naprawdę. Detale. Dekale, przepraszam. Dekale. I dajmy sobie, moi drodzy, tę górę. I sobie dodajmy jednak ten jakiś winyl. Zróbmy coś. Nie wiem, co mam tutaj zrobić kompletnie. Ale coś zróbmy. Chociaż ten motyw tych takich jakby gradientów tego Moro to było fajne. No dobra. Niech będzie, potwierdź. Dodaj winyl, ok. To teraz by się przydało jeszcze lakier tak jakby zmienić, żeby lakier był... Chociaż z białym to wygląda tak... Wykończenie, połysk metaliczny. Nie wiem, co o tym myślicie, ale... No, lepsze to niż nic, lepsze to niż nic. Zapiszmy sobie nowy. I dobra, no na początek, no ja wiem, no to nie jest nic fantastycznego. Ale moi drodzy, no, przednie koła. Czy ja mogę felgi Jezu, ile tu jest możliwości. Bierzemy sobie oryginalne od Forda, oczywiście, że tak. Jejciu. To jeszcze laczki. A mogę białe? Ja bym chciał tak, takie białe po prostu. O, te są fajne, takie. Są z tym białym wykończeniem. Tak.
zobaczenia.